Margaret, ponieważ niejednokrotnie poruszałam z Tobą temat Eurowizji i bardzo często nasze wywiady ukazywały się w wielu miejscach i Ty świetnie odpowiadałaś, to muszę ponownie zapytać, co w tym roku? Czy szykujesz jakąś piosenkę? Czy może chciałabyś reprezentować Polskę? A jak nie Polskę, to jakiś inny kraj? Nie szykuję żadnej piosenki, w ogóle nie myślałam o tym, zapomniałam, że to już się teraz dzieje, tak? A to się już dzieje, w sensie to się już dzieje? Można zgłaszać swoje utwory. Zgłaszać. No to ja się nie zgłosiłam, ale i co? No jak pewnie ktoś się zgłosi i będzie fajny, pojedzie, no to się będę cieszyć, że nas... Kogo byś wysłała? Kogo byś wysłała na Eurowizję, żeby Polska w końcu zajęła, no na przykład miejsce w pierwszej piątce? No nie mówimy o Edycie Górniak, no bo tutaj ona miała drugie miejsce. Wysłałabym kogoś, kto by chciał tam pojechać, ale nie wiem, kto by chciał, więc nie wiem, naprawdę nie wiem.